Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o łagodnych zaburzeniach poznawczych, jakie są określane jako stan kliniczny między normalnym starzeniem się mózgu a chorobą Alzheimera, opisywaną z języka angielskiego skrótem Alzheimer Disease, czyli AD. Zaburzenia funkcji poznawczych upośledzają funkcjonowanie w życiu codziennym, zawodowym i społecznym, a także pogarszają jakość życia, stąd też zachowanie ich w dobrym, na dobrym poziomie powinno być jak najdłużej, jest bardzo ważne. Na sprawność człowieka w zakresie funkcji poznawczych wpływa wiele czynników, które można podzielić na czynniki niemodyfikowalne, do których należą uwarunkowania genetyczne, wiek, płeć, także historia medyczna, czyli przebyte choroby somatyczne, psychiczne oraz czynniki modyfikowalne, takie jak poziom wykształcenia oraz styl życia, zwłaszcza sposób żywienia, stosowanie używek i aktywność fizyczna. Wiadomo, że rozpoznanie łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych z kolei, oznaczanych w piśmiennictwie skrótem MCI, związane z poważnym ryzykiem rozwoju otępienia. Częstość występowania łagodnych zaburzeń poznawczych u osób w wieku podeszłym jest szacowana od 15 do 20%. Osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi wykazują większe zaburzenia pamięci niż populacja ogólna w danej grupie wiekowej, nie spełniając jednak kryteriów klasyfikacyjnych choroby Alzheimera. Wyróżnia się dwa główne typy łagodnych zaburzeń poznawczych. Anamnestyczne, polegające głównie na obniżeniu funkcji pamięci i w większym stopniu predysponujące do rozwoju choroby Alzheimera, oraz nieanamnestyczne, obejmujące utratę innych funkcji poznawczych i dzielące się na dwa podtypy, wybiórcze i uogólnione. U osób w starszych w mózgu obserwuje się wiele różnych zmian, także fizjologicznych, zarówno anatomicznych, jak i czynnościowych, gdzie nie tylko zmniejsza się objętość mózgu w wyniku kurczenia się komórek nerwowych, neuronów, zwłaszcza w istocie szarej, w płatach czołowych, także w takich strukturach jak wzgórze, prążkowie, móżdżek czy spoidło wielkie, ale postępujące zmiany miażdżycowe mogą także znacznie ograniczać przepływ krwi w mózgu, co powoduje zmniejszenie metabolizmu, niedotlenienie, zwłaszcza niekorzystne dla płatów czołowych. Zaburzeniom starzeniowym ulega też stężenie neuroprzekaźników, przede wszystkim w systemach, gdzie przekaźnikiem jest dopamina, czyli w systemie dopaminergicznym, tam gdzie przekaźnikiem jest serotonina, w systemie serotoninergicznym i cholinergicznym oraz aktywność neuronów, kiedy zmniejsza się szybkość i precyzja przekazywania impulsów elektrycznych, zwiększa się latencja, czyli opóźnienie i amplituda pobudzenia. W starszym wieku dochodzi także do upośledzenia plastyczności mózgu i obserwowane są takie zmiany neurodegeneracyjne w wyniku procesów zapalnych i stresu oksydacyjnego, na które neurony są szczególnie podatne ze względu na intensywny metabolizm tlenowy, dużą zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z jednoczesną małą aktywnością enzymów oksydacyjnych. Wyniki badań wskazują, że stan zapalny może doprowadzić do zwiększonego wytwarzania czynników zapalnych, takich jak cytokiny, w tym interleukiny. Pomiędzy normalnym, czyli fizjologicznym starzeniem się, kiedy także zazwyczaj dochodzi do pewnego obniżenia sprawności poznawczej, a otępieniem, istnieją różnice, które obejmują prawdopodobnie wiele procesów określanych jako związane z wiekiem osłabienie pamięci, łagodne zaburzenia funkcji poznawczych oraz wczesne postacie zespołów otępiennych, a przede wszystkim pierwotne zwyrodnienie typu Alzheimera.
diagnostyka według zaleceń powinna obejmować kilka etapów, w tym początkowo określane są zmiany w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta w porównaniu z wcześniejszym poziomem, gdzie osłabienie pamięci ma być zauważone, czy to przez samego chorego, czy osobę z jego otoczenia, albo obserwującego chorego lekarza. Często występują też niewielkie trudności z wykonywaniem złożonych zadań, które chory wykonywał wcześniej, jednak niezależność w codziennym funkcjonowaniu jest zachowana bez widocznego otępienia. Otępienie, jak wiadomo, jest jednym z najbardziej dramatycznych schorzeń wieku podeszłego, jakie polega na obniżeniu funkcji poznawczych, do których zaliczane są m.in. pamięć, procesy postrzegania, funkcje językowe, myślenie, funkcje wzrokowo-przestrzenne i wykonawcze. Szczególna opieka i profilaktyka powinna dotyczyć początkowych okresów zaburzeń poznawczych, które mogą poprzedzać niekiedy na wiele lat kliniczne objawy i zaburzenia, kiedy również może dochodzić do niewielkiego obniżenia funkcji poznawczych. Dlatego zwracana jest uwaga na wprowadzenie metod profilaktyczno-terapeutycznych w zaburzeniach pamięci czy innych zaburzeniach poznawczych od innych stanów, również związanych z upośledzeniem funkcji poznawczych. Szczególne zainteresowanie wzbudzają łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, jakie są zaliczane do czynników ryzyka rozwoju otępień typu Alzheimera. Badania dowodzą, że w ciągu mniej więcej 3 czy 4 lat u ponad 50% osób z rozpoznanym łagodnym zaburzeniem poznawczym rozwinie się pełnoobjawowy zespół otępienia, chociaż w znacznej części osób z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych nie dochodzi do dalszego upośledzenia funkcji, dlatego zapobieganie odgrywa tak ogromną rolę. W diagnostyce łagodnych zaburzeń poznawczych badane są 3 grupy tzw. biomarkerów, czyli odkładania się amyloidu, biomarkery złogów fibrylarnych, biomarkery neuronalnego uszkodzenia i zmniejszenia objętości struktury określanej mianem hipokamba, w której znajdują się ośrodki pamięci, lub atrofia przyśrodkowych części płatów skroniowych, wskaźnik atrofii mózgu, a także inne specjalistyczne badania, w tym redukcja metabolizmu glukozy oraz biomarkery biochemiczne zapalne, w tym cytokiny i stres oksydacyjny. Wykorzystanie biomarkerów pozwala na ustalenie przyczyny wystąpienia łagodnych zaburzeń u pacjenta, co umożliwia odpowiednią terapię, jak i ocenę prawdopodobieństwa pogłębienia się funkcji poznawczych aż do ciężkiej postaci choroby otępiennej lub choroby Alzheimera. Dodatkowym kryterium jest brak jednak ścisłych badań, które mogłyby stwierdzić łagodne zaburzenia poznawcze. Mimo podejmowanych już od kilkunastu lat wysiłków przez różne grupy eksperckie nad opracowaniem kryteriów rozpoznania łagodnych zaburzeń poznawczych, nadal ich brakuje. Dla charakterystyki osób z tego rodzaju zaburzeniami trzeba dodać, że zgłaszane i potwierdzone trudności nie wpływają na ogólne funkcjonowanie osoby. W szczególności nie zaburzają funkcjonowania codziennego. Przez funkcjonowanie codzienne rozumie się wykonywanie elementarnych czynności, takich jak korzystanie ze sprzętów gospodarstwa domowego, czy przygotowanie posiłków, albo korzystanie ze środków transportu. Początkowo pojęcie łagodnych zaburzeń poznawczych zarezerwowane było dla jednego z etapów procesu otępiennego jako elementu skali klinicznej opisującej nasilenie demencji. Dopiero dalsze obserwacje zwróciły uwagę na możliwość długotrwałego utrzymywania się na podobnym poziomie zaburzeń poznawczych o łagodnym nasileniu, jakie nie upośledzają funkcjonowania danej osoby. Do określanych jako łagodne zaburzenia poznawcze mogą prowadzić zarówno
pierwotne procesy zwyrodniowe, które w dalszej kolejności mogą przechodzić w otępienie typu Alzheimera, ale też w różne inne rodzaje demencji. Wraz ze zmianami koncepcji wyróżniania odmiennych podtypów choroby zwrócono uwagę na pewne różnice w przebiegu zaburzeń poznawczych. Największe ryzyko przejścia w kierunku otępienia typu Alzheimerowskiego mają mieć osoby z zaburzeniami pamięci, szczególnie pamięci epizodycznej, którym nie towarzyszą inne dysfunkcje poznawcze, podczas gdy obniżenie jednocześnie wielu sprawności poznawczych wiązać się może ze zwiększonym ryzykiem rozwoju praktycznie każdego rodzaju otępienia, oprócz określanego klinicznie jako skroniowo-czołowego. Jednym z kryteriów rozpoznania łagodnych zaburzeń poznawczych jest zachowanie funkcjonowania, jak już mówiłam, w odniesieniu do codziennych czynności w sytuacji, kiedy dochodzi do upośledzenia funkcjonowania, istnieją podstawy do wyraźnego rozpoznania otępienia. Do podstawowych zaburzeń w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych, jeszcze raz przypomnę, należą deficyt w zakresie uwagi, pamięci operacyjnej, zaburzenia łącznie z upośledzeniem słownej i wizualnej pamięci. Duże znaczenie dla prognozowania ma również ocena funkcji wykonawczych u danego chorego. Jedną w chwili obecnej z najczęstszych metod, jakie stosuje się do określenia tych zaburzeń, polega na badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego, gdzie podwyższenie poziomu białka amyloidu oraz tak zwanego białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym wskazuje na ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Zarówno występowanie płytek starczych, jak i skupiska neurofilamentów nie są charakterystyczne tylko dla choroby Alzheimera czy dla innego otępienia. Występować mogą u ludzi starzejących się bez istotnych zaburzeń funkcji poznawczych. Za chwilę opowiem o chorobie Alzheimera. Łagodne zaburzenia poznawcze, otępienia i choroba Alzheimera stanowią obecnie problemy zarówno medyczne, społeczne, jak i poważne, ekonomiczne. Na świecie jest ponad 40 milionów chorych na chorobę otępienną i według prognoz liczba ta ma wzrosnąć o 20 milionów w następnej dekadzie. I według prognoz liczba w kolejnych latach będzie wzrastać, co jest związane z wydłużeniem życia. Dlatego każde działanie, które zwolniłoby objawy, odgrywa ogromne znaczenie, zarówno znaczenie społeczne, jak i wspomniane ekonomiczne. Według szacunków amerykańskich badaczy opóźnienie początku objawów nawet o pół roku spowodowałoby zmniejszenie liczby chorych o 100 tysięcy po 10 latach i oszczędności liczone na blisko 5 miliardów dolarów.
Choroba Alzheimera cechuje się długim, bezobjawowym okresem wstępnym, stanowiącym okres, gdzie można stosować zarówno profilaktykę, jak i terapię. Jednak nadal nieznany jest czynnik wywołujący chorobę i w związku z tym niemożliwe jest leczenie przyczynowe w zespołach otępiennych. Przed wielu laty wprowadzono leczenie objawowe lekami z grupy inhibitorów cholinesterazy, jakie zwiększają ilość acetylocholiny, jednego z neuroprzekaźników w mózgu. Także wprowadzono preparaty hamujące cytotoksyczność glutaminianu. Nadal te leki są stosowane, gdyż od tej pory nie wprowadzono żadnej nowej rejestracji leku, co ma być odwrotnie proporcjonalne, podobno do nakładów koncernów farmaceutycznych na badania w celu znalezienia skutecznego leku spowalniającego chorobę Alzheimera. Liczba nieudanych prób klinicznych i wielkość zainwestowanych środków wydają się bardzo pesymistyczne i wysuwane są wnioski, że w tych chorobach leczenie podejmowane jest zbyt późno, czyli dotyczy wyłącznie osób z rozwiniętą chorobą jednoznaczną, gdzie występuje 80% ubytku neuronalnego, podczas gdy sam proces neurozwyrodnieniowy okazuje się bardzo złożony. Podejmowane do tej pory sposoby leczenia mają charakter likwidacji tylko jednego z elementów powstawania choroby Alzheimera, co nie wystarczyło do uzyskania skuteczności leczenia. Najbardziej nadzieje budzą pojawiające się propozycje badawcze włączające do leczenia chorych na wczesnym etapie, zwłaszcza z anamnestycznym typem łagodnych zaburzeń poznawczych, zarówno problemem, jak i elementem sprzyjającym interwencji wyprzedzającej jest pojawienie się objawów i jest długi okres, bo prawie 20-letni rozwijania choroby. W tym czasie dochodzi do różnych zmian w mózgu, dochodzi do gromadzenia się patologicznych białek, takich jak beta-amyloid, wspomniany białko tau. W tym czasie także tworzą się plaki amyloidowe, zmiany określane jako splątki neurowłókienkowe. Dochodzi do utraty połączeń między neuronami, czyli synaps. Dochodzi do zaburzeń w zakresie stężenia neuroprzekaźników, różnego rodzaju procesy zapalne, toksyczność aminokwasów i w końcu zanik neuronów widoczny już w obrazowaniu mózgu. Jak już mówiłam, nie do końca jednak wiadomo, które z tych procesów chorobowych są najważniejsze, które pojawiają się na początku albo na końcu. I stąd ten długi okres czasu jest czasem, kiedy można zapobiegać chorobom pod warunkiem, że będziemy wiedzieć, że choroba się zaczyna, a tych biomarkerów początkowego okresu jeszcze brakuje. Istnieją już możliwości określenia, jak już mówiłam, beta-amyloidu czy białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym, ale na resztę, tak jak mapowanie przy użyciu odpowiednich technik izotopowych, badania są nadal prowadzone i mam nadzieję, że będą one rozwijane. Za chwilę będę kontynuować. Problem leczenia łagodnych zaburzeń poznawczych także jest celem badań i w chwili obecnej dominuje pogląd, że leki, które mamy do tej pory, czyli wspomniane przeze mnie inhibitory acetylocholinesterazy, nie powinny być stosowane w łagodnych zaburzeniach poznawczych. Mimo podejmowania prób klinicznych nie dowiedziono pozytywnego wpływu żadnego innego środka farmakologicznego.
W przeciwieństwie do mało skutecznej farmakoterapii, ocena niektórych metod pozafarmakologicznych czy pozabiologicznych wydaje się coraz bardziej optymistyczna, stąd różnego rodzaju profilaktyka. Na zahamowanie zaburzeń funkcji poznawczych zdaje się mieć korzystny wpływ przede wszystkim wysiłek fizyczny, a szczególnie praca w ogrodzie. Wiadomo także, że poprzez pojedyncze niedobory żywieniowe może dochodzić do różnego rodzaju zaburzeń i przykłady podawane znane są przy niedoborze witaminy A, dochodzi do zaburzeń widzenia, przy anemii występuje niedobór żelaza, czy niedobór żelaza jest konsekwencją, skutkiem anemii, encefalopatii Wernickiego czy polineuropatii w przypadkach, kiedy w organizmie brakuje witaminy B1 czy występuje niedobór witaminy B12, która jest częstym czynnikiem otępienia. Jako potencjalną przyczynę otępienia ostatnio wskazuje się również hiperchromocystoinemię, która ma być skutkiem niedoboru witamin B12, B6 i kwasu foliowego, albo na przykład skutkiem stosowania leków w chorobie Parkinsona. Obserwowany jest wpływ prostych czynników odżywczych, jak witaminy B i kwasu foliowego, na wytwarzanie substancji neurotoksycznej. Co prawda, choroba Alzheimera nie wydaje się na razie taką chorobą powstającą na tle niedoborów, ale badacze poszukują ciągle wpływu odżywiania na rozwój choroby. Wyniki badań ostatnich lat wskazują, że otyłość w młodości ma istotny wpływ na rozwój otępienia, jednak po 40 roku życia nieco wyższa waga ma działać ochronnie przed rozwojem zaburzeń. Bardzo interesujące odkrycia dotyczą także wewnątrzwydzielniczej funkcji tkanki tłuszczowej, które już zresztą wielokrotnie mówiłam w programach. Okazało się, że wytwarza liczne hormony i substancje takie jak adipokiny, leptyna, dipokinetyna, rezystyna, wisfatyna, interleukina i wiele, wiele innych, jakie we wczesnym okresie życia mogą wytwarzać prozapalne związki, cytokiny, które mają prowadzić do uszkodzenia mózgu. Rola czynników dietetycznych i odżywczych okazuje się bardzo ważna, szczególnie w profilaktyce, i w Stanach Zjednoczonych wydano książkę na ten temat, która miała aż 1246 stron, mówiąca o czynnikach żywieniowych, które wykazują wpływ na patogenezę zaburzeń poznawczych. W badaniach wykazano wzrost ryzyka wystąpienia w wyniku stosowania diety zachodniej, bogatej w kwasy tłuszczowe nasycone, zwłaszcza chodzi o te, które są w konfiguracji trans, czyli wszystkie smażone tłuszcze, natomiast maleją pod wpływem przestrzegania diety śródziemnomorskiej, która, jak wiadomo, jest bogata w ryby, warzywa i owoce. W profilaktyce zaburzeń poznawczych ważne znaczenie mają składniki pokarmowe takie jak witaminy z grupy B, zwłaszcza, jak już mówiłam, B6 i B12 oraz kwas foliowy. Także witamina C, A i D, żelazo, jod, cynk i oczywiście wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 i substancje o działaniu przeciwutleniającym. Wiadomo na przykład, że niedożywienie powoduje nie tylko obniżenie odporności, utratę masy ciała, zmniejszenie gęstości kości w starszym wieku, czy gorsze gojenie, zwiększając ryzyko hospitalizacji czy śmierci, ale także obniża funkcje poznawcze. W starszym wieku dodatkowo występowanie różnych chorób, współwystępowanie, zwłaszcza depresji, niewydolności krążenia, czy zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, zaburzeń połykania, czy tak też stosowanie różnych leków, mogą wpływać na stan odżywienia. W starzejącym się mózgu szczególnie stwierdza się niedobór wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w komórkach mózgu. Ponadto niedobór fosfolipidów, szczególnie w korze mózgowej i w hipokampie. Dlatego
wskazana jako profilaktyka jest dieta bogata w tłuszcze rybie, w kwas omega-3, również szczególnie kwas dezoksyheksanowy odgrywa rolę jako składnik fosfolipidów błon komórkowych w procesie pogarszania funkcji poznawczych. Istotne znaczenie ma także utrata połączeń między komórkami nerwowymi synaps i zaburzenia w strukturze błon komórkowych neuronów. Wiadomo, że stres oksydacyjny skutkuje utlenianiem tychże lipidów błon komórkowych z wtórnych uszkodzeniem neuronów. U chorych z chorobą Alzheimera stwierdza się czasem niedobory wielu różnych substancji odpowiedzialnych za czynność, zachowanie prawidłowych komórek nerwowych czy błon komórkowych. Jak już mówiłam, szczególnie chodzi o kwas omega-3, ale także cholinę, wymieniano już dzisiaj przeze mnie wielokrotnie witaminę B12, kwas foliowy, witaminę C, także E, selen, urydyny, która ma wpływ na syntezę fosfolipidów. Urydyna wraz z kwasami w badaniach eksperymentalnych miały wpływać na powstawanie nowych połączeń synaptycznych. W diecie szczególnie polecane są warzywa i owoce ze względu na obecność w nich dużej ilości substancji bioaktywnych, kwasu foliowego i różnych witamin antyoksydacyjnych. Wiadomo, chodzi o witaminę A, C, E. Większe spożycie warzyw i owoców przez osoby dorosłe, w tym starsze, zwiększa ten potencjał antyoksydacyjny we krwi, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób neurodegradacyjnych, ale także wielu innych, czyli nadciśnienia tętniczego, różnego rodzaju chorób niedokrwiennych. U osób przestrzegających diet z przewagą warzyw i owoców obserwowano również brak albo mniejsze nasilenie zaburzeń poznawczych, co może być związane z ochronnym działaniem, zwłaszcza flawonoidów i karotenoidów, szczególnie luteiny i zeaksantyny. Flawonoidy i fenylokwasy mają silne działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne. Okazuje się, że przekraczają barierę krew-mózg, wpływając bezpośrednio na komórki mózgowe. Ponadto flawonoidy wpływają także korzystnie na stan naczyń krwionośnych i odżywienie mózgu. Flawonoidy oraz ksantofile, czyli wszystkie te owoce, a zwłaszcza warzywa kolorowe, od koloru pomarańczowego poprzez fioletowy, zawierają substancje, które wpływają na regenerację neuronów, stymulując również neurogenezę, czyli powstawanie nowych komórek w mózgu. Inną bardzo ważną grupą związków o działaniu przeciwutleniających i przeciwzapalnych są karotenoidy, wśród których luteina, zeaksantyna wykazują powinowactwo do komórek nerwowych. To zostało sprawdzone na zaburzeniach funkcjonowania czynności oka, zwłaszcza w siatkówce. Wiadomo, że brak tych barwników prowadzi do zwyrodnienia. Korzystne działanie tych związków, jak już mówiłam, ma nie tylko działanie przeciwutleniające, ale przeciwzapalne. Zalecenia żywieniowe, które propagowane są w krajach europejskich i kierowane do ludzi starszych, zawierają kilka zasad ogólnych, według których osoby te powinny spożywać codziennie różnorodne produkty, zwiększyć spożycie nienasyconych kwasów tłuszczowych, skrobi, błonnika, zmniejszyć spożycie tłuszczu, cholesterolu, cukru i soli, ograniczyć spożycie alkoholu. Także dla osób starszych zmodyfikowano piramidę żywieniową z dostosowaniem dla ludzi powyżej 70 roku życia, która polega na dodaniu specjalnej warstwy u podstawy piramidy, która oznacza płyny i jednocześnie zaleca, aby ludzie starsi pili co najmniej 8 szklanek płynów codziennie, a koniec, wierzchołek tejże piramidy, która jest zmodyfikowana dla osób starszych, ma flagę, która symbolizuje uzupełnianie diety witaminami i mikroelementami, czyli witaminą D, witaminą B12, wapniem, całym grupą witamin B, których wchłanianie w jelitach w starszym wieku może być obniżone.
Wielu autorów wskazuje na mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne u osób starszych, ale wspomniany jest fakt również bardzo ważny, że niedożywienie jest czynnikiem ryzyka zaburzeń poznawczych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o łagodnej postaci otępienia, czyli łagodnych zaburzeniach poznawczych. Z Panem Bogiem.